Czym różni się Agnieszka Holland od Jana Matejki? Przecież pani Holland też nazywa siebie artystką. W czym tkwi różnica? Obchodzimy kolejną rocznicę zwycięstwa bitwy pod Wiedniem. Polska uratowała Europę przed zalewem islamu. Wyobrażacie sobie to piekło kobiet, gdyby dziś panował tutaj szariat? Polacy, wam niewdzięcznicy w Europie, uratowali wszystkim wolność. Matejko w 200-letnią rocznicę bitwy w Austrii wystawił obraz opowiadający o wielkim zwycięstwie Jana III Sobieskiego. Wystawił go za własne pieniądze, wynajął salę i umożliwił jego bezpłatne oglądanie, co było wówczas ogromną rzadkością. Dlaczego to zrobił? Bo chciał podkreślić zasługi polskiego króla i wojsk Rzeczpospolitej w zwycięskiej bitwie, która uchroniła Europę przed nawałą zbrojnego islamu. A pani Holland, gdyby żyła w tym samym okresie co Matejko, stworzyłaby obraz, w którym malując karykaturę Sobieskiego, ośmieszałaby husarzy i pokazywała tkliwą historię tureckich janczarów, którą źli, nietolerancyjni Polacy przepędzali spod Wiednia. Taką narrację buduje film pani Holland Zielona Granica, w którym wraz z etatowymi ekspertami od protestów przeciwko polskości, Szturem oraz Ostaszewską stara się przekonać, że Polacy są złym, bezdusznym narodem. To narracja żywcem wyjęta z tego, co mówili Putin i Łukaszenka i jeszcze narzeka, że nie dostała waszych pieniędzy na ten paszkwil. Zauważcie, co robią celebryci, żeby zrobić karierę i zapewnić sobie przychylność mediów z wiadomym kapitałem. Robią wszystko, aby jak najbardziej oczernić Polskę. Wstydzą się, że mają polskie obywatelstwo, wstydzą się naszego języka i robią takie filmy, które przedstawiają kłamliwy obraz Polski. Komu tak naprawdę służą?